czy nie mamy tam czegoś, co by jeszcze należało uratować. Powiedzieliśmy mu, że jest tam w zakrystii kasa pancerna, zagwożdżona niestety, w której są kielichy, monstrancje i wszystkie inne naczynia liturgiczne. Obiecał nam, że postara się wydobyć te rzeczy. Przekazaliśmy mu rysunek, plan, gdzie ta kasa w zakrystii się tam znajduje. W każdym razie on zorganizował z jakimś drugim Niemcem, Hauptmann Scheue chyba się nazywał, albo Scheue, z Pruszkowa i z polskimi robotnikami tę kasę rozpruli i do Grodziska wszystkie rzeczy przywieźli nam. Potwierdzałem listę, spis tych wszystkich rzeczy, które tam się znajdowały. Zrobili to bardzo wszystko porządnie. Każda rzecz była owinięta w papier, przywiązana i miała swój numerek. Był to kapelan dywizyjny nazwiskiem Schulz. Na pewno musiała nim kierować ogromna życzliwość w stosunku nas, Polaków, zwłaszcza może księży. Może więcej na ten temat mogłyby powiedzieć siostry Miłosierdzia, Szarytki z ulicy Tamka 35 w Warszawie, którego może jeszcze będą pamiętały. Pierwsza relacja, w której była mowa o księdzu kapelanie Szulce, to pochodzi z 12 września 1944 roku. Tego dnia przyszedł ksiądz Szulce tutaj na Tamkę do Sióstr Miłosierdzia, żeby im powiedzieć o losach tych, które już poprzednio zostały wypędzone z Warszawy w dniu 6 września. Ksiądz Szulce był tym człowiekiem, który oznajmił w swojej jednej z rozmów z innymi, że wszyscy mężczyźni Polacy od lat 18 do 40 mają być zabijani, że taki jest rozkaz Hitlera. Natrafiłam na relację matki Klaudii, przełożonej sióstr wizytek, która opisywała, co działo się w klasztorze wizytek w owym właśnie czasie, w czasie powstania. I tam ona bardzo wyraźnie i bardzo pewnie napisała, że ksiądz Szulce był wielkim miłośnikiem Polaków. Żałował bardzo tego, co się działo na terenie Warszawy podczas powstania i pragnął ratować to, co było możliwe do uratowania z wyposażeń kościelnych. Warszawa, roku 1945. Miasto zostało zniszczone przez Niemców w 83%. Było to szokujące wrażenie. Wchodzę do Warszawy i nie wiem, gdzie jestem. To, co zobaczyłem wtedy, to myślałem, że oszaleję. Nie poznałem ulic, nie poznałem domów. Dachy wisiały w powietrzu, nie wiadomo, kto je trzymał. Zburzone kościoły. Domy były tak zrujnowane, że spadały na siebie, jakby ludzie, którzy złączyli się ramionami poprzez ulicę. I przyznaję, i mówiłem to kolegom, że łzy mi ciekły z oczu. Bo trudno było nie zapłakać nad losem tego narodu, tego miasta. Poświęcenie figury Chrystusa znajdującej się przed kościołem Świętego Krzyża
było jedną z pierwszych uroczystości w umęczonej i zniszczonej stolicy. Do tego właśnie nieistniejącego miasta powracali jego niedawno wypędzeni mieszkańcy. I oto pewnego dnia na okaleczonych murach Warszawy ukazała się odezwa. Warszawo, w murach twych spoczywało od lat serce Fryderyka Chopina. Przechowywany z pietyzmem poza miastem, wraca w dniu 17 października na swe dawne miejsce spoczynku w mury kościoła Świętego Krzyża. Kiedy wobec ma pół wieku wspominam tamten dzień, 17 października 1945 roku, to jeszcze obecnie wydaje mi się to i nierealne, i okropnie romantyczne. I ten widok ciągle mam przed oczami. Przecież tyle lat minęło, jakbym miał kliszę w mózgu. Dla wszystkich było to wielkie wydarzenie. I dla polityków, i dla zwyczajnych ludzi, dla młodych chopinistów, którzy zbiegli ze wszystkich stron, żeby brać udział w tej ceremonii, żeby dotknąć. Ci, którzy chcieli zniszczyć pamięć o Chopinie, zostali w ten sposób potępieni, a polscy patrioci mieli jeszcze jeden powód, aby natychmiast po wojnie zademonstrować swoje przywiązanie do wszystkich świętych symboli tego narodu. A takim symbolem był Chopin, a zwłaszcza jego serce, a w Polsce serce jest święta rzecz. Zawsze chowano serce wielkich ludzi poza ich ciałem. Wieczorem, kiedy wracałem z tych uroczystości, syt wrażeń i przejęty dogłębnie tym, co widziałem moje oczy właśnie w takim momencie, udałem się na spoczynek do jego hotelu i jak zwykle pytam się portiera, czy do mnie ktoś dzwonił, czy była jakaś relacja. On mówi nie. Przecież dzisiaj pan Chopin był na mieście.